nr 953 ustanowienie użytku ekologicznego staw w Gdańsku. Referuje pani Ewa Kuczewska. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, druk nr 953 dotyczy projektu uchwały Rady Miasta ustanawiającej formę ochrony przyrody, jaką jest użytek ekologiczny o nazwie staw w Gdańsku. Zgodnie z ustawową kompetencją Rady Gminy, która wynika z artykułu 44 ustawy o ochronie przyrody, jedną z form ochrony przyrody jest właśnie użytek ekologiczny. Zgodnie z artykułem 42 ustawy o ochronie przyrody na użytek ekologiczny zasługuje takie miejsca, które są bardzo cenne pod względem przyrodniczym, stanowią ostoje dla rozwoju zwierząt i roślin i są to również miejsca rozmnażania i miejsca sezonowego przebywania zwierząt. Ja proszę państwa pokażę, jak ten staw. To jest lokalizacja procedowanych w tym momencie i stawu oraz pomników przyrody, które będą w następnym druku. Ogólnie tutaj są pokazane. To jest lokalizacja tego stawu. To są zdjęcia wykonane latem oraz wykonane jesienią. Staw ten znajduje się przy ulicy Bełzy. O uznanie tego stawu za użytek ekonomiczny wystąpiła Rada i Zarząd Dzielnicy 10 Skorzowice. Projekt ten uzyskał również pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Oczywiście w projekcie uchwały Rady Miasta będą wprowadzone zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obowiązujące zakazy i nakazy po to, aby po prostu ten staw pozostał w nienaruszonej formie oczywiście jak najdłużej. Jest ostateczny termin złożenia poprawek na dzień 18 października, godzina 15.